Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym top 5 aplikacji, tym razem na listopad. Udało mi się to zrobić akurat w tym miesiącu i myślę, że będę się starał właśnie co miesiąc taki filmik wydawał. I również do tego filmiku będzie jakby taki wpis na blogu galaktycznym, więc będzie tak fajnie się, myślę, uzupełniało. Tak więc przejdźmy do tej listy i na pierwszym miejscu, znaczy na pierwszym miejscu, no patrzę, tam się po prostu znalazła aplikacja Timely, którą na pewno już znacie, ponieważ recenzowałem ją na moim kanale, ale tym razem chciałem ją umieścić po prostu w moim top 5. Więc to po prostu podzielam na trzy karty: minutnik, zegar, budzik. No i głównie, no to wiecie, no chcecie obejrzeć, czy dowiedzieć się więcej o tej aplikacji, no to mówię, wróćcie tam sobie. Chyba na początku września robiłem tą recenzję i zobaczcie, bo ona tam chyba, no taka dość dłuższa mi wyszła, więc tam myślę, że wszystko opowiedziałem. Więc dobra, po Timely mamy Twiddle i tutaj zatrzymamy się trochę na dłużej, ponieważ to nie była recenzowana aplikacja już na moim kanale. A jest to po prostu klient Twittera darmowy, tylko że teraz deweloper prowadzi coś takiego, że po prostu w darmowej wersji są umieszczane reklamy. I aby no po prostu aby z nich zrezygnować, trzeba zapłacić chyba około 3 zł za aplikację. Nie jest to, myślę, dużo, ponieważ aplikacja jest naprawdę przyjemna dla oka. Mamy do wyboru trochę motywów i możemy sobie ustawić, nie wiem, ja mam teraz wybrany ten amulet, ponieważ on jest taki ładny czarny, ale możemy sobie ustawić, nie wiem, na przykład Play Movies. Głównie się te motywy właśnie opierają na kolorach tych wszystkich sekcji z Google Play, więc no po prostu fajnie to wszystko wygląda. Teraz jeszcze, ja nie wiem, czy ja teraz chyba bety używam, bo nie wiem, czy deweloper już wydał pełną wersję tego wyglądu, bo wygląd został zmieniony. Ale dobra, aplikacja jest podzielona na trzy ekrany: oś czasu, zmianki, wiadomości, czyli standardowe jak na Twitterze. Fajne jest to, że mamy tutaj wbudowaną jakby przeglądarkę w aplikacji, czyli że jak ktoś tam jakiś link udostępni, nie musimy po prostu, nie przenosi nas do naszej domyślnej przeglądarki, tylko od razu uruchamia się w aplikacji Twiddle, ale mamy też możliwość przejść do przeglądarki, więc fajnie jest to zrobione. Dobra, kolejną aplikacją na liście jest aplikacja Pocket Casts. Jest to aplikacja, no, głównie dla ludzi, którzy słuchają podcastów. No, w zasadzie jedynie dla ludzi, którzy słuchają podcastów. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykonana. Jest, no ja nie wiem, ja miałem tak, że szukałem długo tej aplikacji. Każda miała jakieś swoje wady. Jedna była brzydka, wyszukiwała podcasty, jedna ładna i nie wyszukiwała, więc po prostu takie ceregiele były. No ale znalazłem w końcu tę aplikację. No już powiem Wam na wstępie o wadzie, czyli cena lekko ponad 13 zł. No myślę, że jest lekko przesadzona ta cena. Myślę, że cena jakieś 7 zł była tak adekwatna do tego, co otrzymujemy. No ale dobra, ja chyba nawet za tę aplikację jeszcze 16 zł zapłaciłem. Nie wiem, czy wtedy chyba 16 zł kosztowała, więc to już w ogóle bardzo dużo. Dobra, i tutaj mamy taki, już widzicie, wysuwany pasek. Tutaj mamy podcasty, czyli te jakby kanały podcastu, które subskrybujemy. Mamy tutaj opcję, że wejdziemy sobie w Android Now, Episodes i możemy refresh cover arts. Tylko nie wiem, chyba teraz aktualizacja, kiedyś to było chyba subskrybuj. No ale dobra, no w każdym razie możemy sobie dodać te podcasty. Discover, czyli tutaj możemy sobie wyszukiwać podcasty. Na przykład tutaj fajne jest to, że nie musimy po nazwie wyszukiwać, ponieważ po nazwie nie zawsze te polskie jakby podcasty wyszukuje, więc warto sobie wpisać ten feed URL. No i dobra, tutaj mamy nieprzesłuchane audio, czyli te, które jakby pobieraliśmy i ostatnio słuchaliśmy. Co tam jeszcze mamy?
audio, video, no bo w podcastu też jest czasami wideo, ale ja tutaj nic nie mam ściągnięte. Potem możemy to sobie usunąć, więc to jest fajne. I możemy sobie dodać nową playlistę. Możemy odświeżyć podcasty, a także przejść do ustawień aplikacji. Więc to było na tyle o tej aplikacji. Kolejnym jest DashClock, którego już możecie zobaczyć na moim ekranie domowym. Czyli DashClock jest naprawdę czymś przyjemnym. Muszę przyznać, tylko muszę wyrzucić na chwilę mój widżet pogody na drugi ekran, bo chcę wam pokazać pełną funkcjonalność jego. Czyli tak wygląda wygląd, kiedy jest jego rozmiar zmniejszony. Czyli po tej stronie mamy te różne wtyczki, które opisałem właśnie w artykule na Galaktycznym. I po rozwinięciu mamy tutaj datę i te wtyczki wysiedlają nam się tutaj wtedy na dole. Są jakby tak bardziej opisane. I wtedy możemy również sobie przejść do ustawień DashClocka. I mamy tutaj na przykład rozszerzenia. No i w rozszerzeniach możemy sobie właśnie dodać te nasze wtyczki, dodaj więcej. Możemy je sobie przestawiać dowolnie, która ma być na górze, na dole. Więc naprawdę fajnie. Tu możemy sobie od razu przejść bezpośrednio do Google Play za pośrednictwem tego, jakby tej opcji pobierz więcej rozszerzeń. Potem mamy wygląd. Czyli po prostu fajnie jest to, że z tyłu wysiada nam naszą tapetę, więc odpowiednio możemy sobie to dopasować. Więc też to fajnie wygląda. Dla daty są również ciekawe jakby te motywy wyglądu. Potem mamy Daydream, czyli to chodzi o to, co wprowadzi chyba Android 4.3, czyli tak jakby wygaszacz ekranu. Czyli na tym wygaszaczu może być właśnie nasza aplikacja DashClock. No i zaawansowane. I tutaj mamy aplikację zegara, czyli coś takiego, co po tapnięciu na zegar widżetu będzie nas przenosiło do odpowiedniej aplikacji. Ja mam wybrany Timely, ponieważ Timely używam. Możemy tło sobie wybrać, na przykład 25% czarne. I wtedy będzie to tak wyglądać. Możemy też dodać sobie 100% czarne i wtedy w ogóle będzie całe czarne, ale to wygląda brzydko według mnie. Dobra, i możemy sobie jeszcze ukryć przycisk ustawień i wyśrodkować zegar. Raczej on wtedy będzie po prawej stronie, jeśli nie będzie zaznaczone wyśrodkuj zegar. Dobra, i ostatnią aplikacją jest ten widget, który właśnie przestawiłem na inny ekran, czyli Eye in the Sky Weather. Może najpierw przejdźmy do aplikacji, jak ona się prezentuje. Niestety widzicie, mam wersję darmową, czyli wyświetlają nam się reklamy, ale można za 7 zł, ponad 7 zł, co też uważam jest za dużo za zlikwidowanie reklam, właśnie je sobie usunąć. Więc tu też mamy 3 ekrany, pogodę, prognozę na 48 godzin najbliższe, potem pogodę aktualną i pogodę na 15 dni. Z fajnej rzeczy jest to, że mamy w aplikacji wbudowane różne motywy jakby tych ikonek właśnie. Tutaj wszystkie możecie zobaczyć. Czyli na przykład możemy sobie ustawić, nie wiem, to Fluffy. Nie wiem, jak to wygląda, zaraz zobaczymy. No i teraz nasze ikonki tak wyglądają, więc naprawdę można też sobie te ikonki pod siebie dopasować. Więc to naprawdę fajnie wygląda. Potem mamy widget. Jest on dostępny w różnych rozmiarach, teraz nie będę wam wszystkich prezentował, bo to by za dużo czasu zajęło. I możemy to sobie odświeżyć, przejść do ustawień. Nie zawsze właśnie się udaje przejść do tych ustawień tego widżetu. O, teraz mi się przerzuciło. Też możemy sobie ikonki ustawić i one są takie same po prostu jak w samej aplikacji. Kolor tekstu, kolor jakby background, czyli kolor tła z tyłu. I tam overall color, czyli nie wiem co. Pewnie chodzi, nie wiem. Aha, bo to jest niezaznaczone, zobaczymy. Aha, czyli możemy sobie kolor ikonek zmienić również. Więc myślę, że to było na tyle. Zapraszam was również do przeczytania tego wpisu na blogu Galaktycznym. Pojawi się on właśnie dzisiaj, razem z tym filmem będzie na dole umieszczony. Więc dzięki za obejrzenie, pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie!